Witam wszystkich bardzo serdecznie. Reprezentuję małe miasto, rzeczywiście 30 tysięcy, to jest gmina miejsko-wiejska. To jest na mapie Polski. Proszę Państwa, nasz cel, w zasadzie polityka mieszkaniowa, jest naszym fundamentem, przynajmniej w moim odczuciu i w mojej wizji miasta, elementem, fundamentem rozwoju miasta. Po pierwsze, jakie są cele? Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób aktywnych zawodowo. Tu chcę podkreślić właśnie to, o czym wcześniej była mowa. W zasadzie odchodzimy od budownictwa socjalnego. Teraz powiem, w jaki sposób. I w tej ofercie, czyli tym działaniu, które prezentujemy i realizujemy, w ogóle nie budujemy mieszkań socjalnych. Chcemy dotrzeć do tych ludzi, mówiliśmy o tej luce czynszowej, do tych ludzi, którzy są aktywni zawodowo, ale z uwagi na dochody, wiek oraz, co tu dużo mówić, wiele osób młodych pracuje, jeśli nie na czarno, to część dochodów jednak jest przekazywana w zupełnie inny sposób. Drugi element to jest zmiana przestrzeni miejskich. To też pokażę przykłady kilku realizacji, gdzie w centrum miasta bardzo dobra lokalizacja, z pełnym uzbrojeniem zastępujemy dotychczasową zabudowę nową infrastrukturą, nowym budownictwem. Ten trzeci element związany właśnie z tym budownictwem socjalnym, punktujemy osoby, które w tym nowym budownictwie wychodzą z zasobu komunalnego, socjalnego, dostają dodatkowe punkty, żeby zwalniały te mieszkania, które później jeszcze są przekazywane na mieszkalnictwo socjalne. Kolejna rzecz to jest uzupełnienie oferty komercyjnej na rynku nieruchomości. Weszliśmy na rynek komercyjny, ponieważ akurat zaczęliśmy budować szeregowce jako pierwsi w mieście, dopiero później pojawił się prywatny deweloper, ale po części też chcemy trochę takiego samorządowego interwencjonalizmu wprowadzić. I dwa elementy, które powinny w zasadzie być pierwsze, to jest sytuacja rzeczywiście demograficzna. Ta oferta mieszkaniowa w moim zamyśle doprowadzi do sytuacji, w której liczba mieszkańców, jeśli nie będzie wzrastała, to na pewno nie będzie spadała, zwłaszcza jesteśmy po takich badaniach wśród pracowników leszewskich firm. Badaniach pracowników, którzy dojeżdżają do miasta, to jest około 20% pięciu największych firm, których spytaliśmy się, jakie czynniki determinują, czy zachęcą ich do pozostania w Pleszewie. Czyli skoro mają pracę na miejscu, co zdeterminuje ich zamieszkanie w mieście. I to właśnie ten element dostępności mieszkań był jednym z ważniejszych. No i nowe źródła dochodów podatkowych, czyli udział w PIT-ie. W tym przedsięwzięciu, na którym chcę się skoncentrować, to 20% puli tych mieszkań jest przeznaczony do mieszkańców spoza gminy Pleszew. Na starcie tak stwierdziliśmy. Planuję do końca kadencji zbudować 210, czyli w zasadzie 155, o tych 50 też powiem dlaczego, to jest plus 50. Jak na małe miasto, gminę miejsko-wiejską, 30 tysięcy to myślę, że jest plan ambitny. Cztery takie obszary, budownictwo na wynajem z dojściem do własności, bez dojścia do własności komunalne, typowo komercyjne i ten piąty element, promieszkaniowe gospodarowanie mieniem komunalnym, też chcę o tym powiedzieć. I proszę zwrócić uwagę, tutaj nie mam w ogóle mieszkalnictwa, budownictwa socjalnego. Skoncentruję się na realizacji, która jest na etapie, jest już rozstrzygnięty przetarg, jest podpisana umowa z wykonawcą, to są dwa bloki na 92 mieszkania. Co charakterystyczne, patrzymy też na miasto w taki sposób, żeby ta infrastruktura, woda, gaz, kanalizacja była w zasadzie w działce, żeby nie było tych dodatkowych kosztów uzbrojenia. Koszt to jest około 25 milionów złotych. Charakterystyczne, że możliwość jest dojścia do własności, ale dopiero po 5 latach najmu. Jakimi kryteriami? W ogóle zgłosiło się około 600 osób. Samo tak, później po wprowadzeniu, czy może inaczej po ogłoszeniu tych naszych kryteriów, przez to pierwsze sito przeszło 300 osób, czyli generalnie te osoby nie mogły być właścicielami mieszkań wcześniej. Chcieliśmy uniknąć sytuacji,
kupna mieszkania dla celów zarobkowych, bo widzieliśmy wcześniejsze doświadczenia Pleszewskiego PTPS-u, że ludzie kupują, bo Pleszewski TPS występował jako deweloper, ludzie kupują w celach, można powiedzieć, lokowania kapitału i wynajmowania. Tutaj chcieliśmy to wyeliminować. Ten element młodej do 40 roku życia. Trzeci, posiadają środki finansowe na funkcjonowanie w takim zasobie, ponieważ już na starcie deklarują partycypację w kosztach budowy tego budynku. To jest 500 zł za metr kwadratowy, czyli jeżeli ktoś podchodzi do mieszkania 50 metrów kwadratowych razy 500 zł, chcieliśmy wyeliminować też osoby, które no, podchodzą do tego bez troską, jakoś to będzie. Nie, one już muszą na starcie dysponować tą kwotą 25-30 tysięcy złotych, tak? Czyli są już wiarygodnie finansowe, żeby zamieszkać w takim zasobie. Czwarty element to jest, no, w czasie najmu muszą być zameldowane na terenie miasta i gminy Pleszew i co roku, jeśli to jest ten okres najmu, możemy coś takiego żądać, natomiast po wykupie tego mieszkania już takiego prawa nie ma. Chodzi głównie, mówiąc wprost, o odprowadzanie PIT-u na terenie miasta i gminy Pleszew. I tu są, proszę Państwa, kryteria doboru pracodawca. Chcieliśmy przyciągnąć osoby, ja tutaj mówię, no to nazwaliśmy tak strategiczny z punktu widzenia rozwoju miasta i gminy. To są spółki prawa handlowego, to są podmioty, które korzystały na przykład ze środków unijnych, to jest cały sektor publiczny. No, chcieliśmy wyciągnąć, mówię w cudzysłowie, czy zostawić w Pleszewie te osoby, które funkcjonują w ich spółki prawa handlowego. To są takie podmioty, które były preferowane, każdy dostał po prostu po 10 punktów. Kwestia dzieci, dochód na rodzinę, tu jest taki, można powiedzieć, algorytm. Jestem humanistą, tak więc nie wytłumaczę Państwu tego algorytmu. I ten kolejny element, te 10 punktów, zwolnienie mieszkania zasobu mieszkaniowego miasta i gminy Pleszew. Są osoby, które już przekroczyły ten dochód, tak, płacą nawet odszkodowanie. Widzimy, że ten dochód jest na tyle wysoki i one same, te osoby, widzą, że no, trochę obawiają się wyjść z tego zasobu, ponieważ oferta komercyjna jest na tyle mało atrakcyjna, że obawiają się. Aktywność społeczna. Też również promowaliśmy te osoby, które działają w lokalnych stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, czyli tych najbardziej, można powiedzieć, aktywnych społecznie. Też chcieliśmy w jakiś sposób przyciągnąć do miasta. No i wprowadziliśmy dwa kryteria, które dawały minusowe punkty, czyli korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, oczywiście z wyłączeniem 500+, oraz zalegały z opłatami lokalnymi w ciągu ostatnich tam dni. Tak więc tutaj też tych biorców pomocy społecznej chcieliśmy wyeliminować, mówiąc bardzo tak dosłownie i brutalnie. Budownictwo na wynajem to łączy budownictwo na wynajem, ale i z element związany ze zmianą przestrzeni miejskiej. To jest stara kamienica w centrum Pleszewa, montaż finansowy BGK oraz miasta i gminy Pleszew oraz PTPS-u. Tu już są, proszę Państwa, kolejna zmiana w przestrzeni miejskiej, czyli to są mieszkania komunalne. Tutaj powiem szczerze, skusiła nas kwestia dotacji w BGK. Tak? To był główny powód. Ta inwestycja, z uwagi na to, że to jest centrum miasta, mała działka z podziemnymi parkingami, po prostu finansowo się to w ogóle nie spinało. Tak? Tak więc tutaj musieliśmy troszeczkę inaczej podejść. No i kolejny budynek komunalny. To są, proszę Państwa, budownictwo komercyjne. Toczy się, to są szeregowce. No i występuje tutaj PTPS jako typowy deweloper. Trochę chcieliśmy tym budownictwem, ja nie ukrywam, że nie tylko tym, ale całą polityką mieszkaniową chcieliśmy wpłynąć na obniżenie czynszów komercyjnych, jeśli chodzi o wynajem komercyjny. To jest taki, mówię, interwencjonizm nie państwowy, ale samorządowy. I tu o co mi chodzi, proszę Państwa, z tym promieszkaniowym gospodarowaniem mieniem komunalnym. Proszę Państwa, widzieliśmy, że wiele gruntów w mieście jest sprzedawane jako lokata kapitału, ale bez pomysłu na zrealizowanie tam inwestycji. Natomiast my sprzedaliśmy grunt miejski,
zdecydują o warunkach zabudowy na jeden blok, ale z opcją pierwokupu. W ciągu 3 lat deweloper musi pobudować mieszkania i pokazać. To jest element, proszę Państwa, kompaktowego Pleszewa. Na 100 sekund zapraszam do Pleszewa. Nie będzie głosu. Musi tam mówić. No ja nie potrafię śpiewać, tak więc... Szkoda, że nie ma głosu. Znaczy, proszę Państwa... A o czym masz teraz tę osobę? Ta osoba żyje w mieście 15 minut, gdzie w ciągu 15 minut może wszystko załatwić w naszym mieście. Czyli dostęp do instytucji kultury, żłobków, przedszkoli, szpitala i ona to wszystko zrobi w 15 minut. Albo rowerem, albo samochodem. Czyli ta idea, o której mówi Paryż, to jest dla mnie utopia, tak? Oni bardziej mówią w kwestiach związanych z zagęszczaniem zabudowy i z brakiem rozlewania się miasta. Natomiast ta osoba w ciągu 15 minut wszystko załatwi. Czyli no, Państwo sami widzicie, że to jest też nasz atut i wokół tego chcemy rozwijać miasto, a polityka mieszkaniowa jest tym właśnie elementem, o którym tutaj mówiłem. Tej osoby tylko brakuje mieszkania. A tak to wszystko ma w ciągu 15 minut. Z tego, co się orientuję, nie ma męża, jest partner. Jeździ i szuka. No, to jest komunikacja miejska, którą uruchomiliśmy. Jest w procesie, tak jest. Tak więc no jest 14 minut, ona wejdzie do 15 minut. Zaraz będzie gitarę. No. Dziękuję bardzo.